Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku GTA 5 Giganci. Pamiętajcie, żeby stawić lajka na sam dobry początek, bo pamiętajcie, że każdy lajk to jest 1 dolar dla Kenneciora. A obecnie się dzieje dużo, więc pieniądze są potrzebne. Niedługo też startujemy z komisem Kenneta, więc fundusze się na pewno przydadzą. Myśmy wtedy musieli mniej pożyczyć, a przynajmniej od Jacka i Damona w razie co. Ale widzowie, widziałem też dużo z was pisało propozycji, jak możemy to rozegrać. I większość z was jest za tym, żeby zrobić akcję na cicho, tą, którą zapoczątkowaliśmy w poprzednim odcinku. Więc tak zrobimy widzowie, zrobimy to na cicho. Cicho, na spokojnie, bo macie rację i też to jestem tego świadomy, że zrobienie tego na głośno jest po prostu strasznie ryzykowne i że ktoś mógłby na tym ucierpieć, więc faktycznie zrobimy to na cicho, tak jak chcecie. Widzowie, teraz ruszamy zaraz od razu do akcji, tam chłopaki już się szykują. Jest też, pisaliście też na temat tego, żeby nie zostawiać tak swoich kumpli po siebie, ale kurde widzowie, wiecie, pod wpływem emocji po prostu zaczęliśmy uciekać. Faktycznie było to głupie, mogliśmy od razu działać, ale no byłoby to ciężkie i może żliwe, że stracilibyśmy przy tym życie. Więc kurde, chyba lepiej to zrobić teraz po cichu, z mniejszym ryzykiem i ich odbić, bo też nie wydaje mi się, żeby oni chcieli ich zabić. Myślę, że to jest na razie ich tak jakby przynęta na nas, więc widzowie, zaraz tam lecimy od razu i zaczynamy ogarniać ten plan, jak to zrobić. Jesteśmy pod osłoną nocy. Z kim on gada? Ta. Nie mam zielonego pojęcia. Weź się przemyśli, babo, jest. Widzę, że fotowoltaikę chcecie mi wciskać. Skończ to. Nie mam. Przestaniesz gadać z tymi gośćmi od fotowoltaiki. Woli dobie jakaś babka, czy chce fotowoltaikę, jak ja nawet dachu swojego nie mam. To po co odbierasz? Nie wiem, bo mi się nudzi. Mam telefon, to mogę zaraz sobie gadać ile chcę. Dobra, słuchajcie. Nielimitowane rozmowy. No słuchajcie, o, w ogóle mamy tą samą bluzę. O kurde, ale bracia, słuchajcie, musimy to zrobić po cichu. Nie ma innej opcji, jeżeli chodzi o odbicie chłopaka. Teraz pytanie, jak my to robimy, bo są dwie opcje. Jako, że to jest nad jeziorem, możemy to podejść wodą, możemy to też podejść lądem. Tylko, że lądem będzie o tyle ciężko, że oni są tak jakby Właśnie, woda. Macie jakąś wodą? Łódkę? A, mam, a co? A ogarniesz łódkę? Byśmy mogli wtedy podpłynąć na środek jeziora, jest noc. Więc wiesz, oni nas i tak z środka tego jeziora nie zobaczą. Wtedy będziemy mieli mniej do przepłynięcia. Trzeba ogarnąć w takim razie butle jakieś tlenowe, jakieś maski. No i lecieć tam. Mamy też tłumiki, bo to kiedyś ja mogę kupiłem, pojechać po butle. Więc montujcie tłumiki, bierz jakieś noże i robimy to po cichu, tak żeby nikt nas nie widział. Zobacz jakie tacko mam. Co to za jakaś BMA? Nie to, takie coś. No to takie coś mi właśnie chodzi. Potrzebujemy tłumiku, wszystkiego. No i wchodzimy tam po cichu. Jeżeli, właśnie, jak to już tak jest. O, Aleksa się rozgrywa, to ja dzwonię do Zbierajcie jak najwięcej ludzi, kogo macie tylko. Dobra, to może ja po butle już pojadę. Co? Ta, jedź po butle, jedź po butle. Carlos, halo. No, halo. Zbierz dwóch, trzech ludzi i przyjedźcie do nas na warsztat. Dobra. Trzeba ludzi. No to niedługo będziemy. Bo jedziemy odbijać chłopaków. Jak to bagażnik dam. Dobra, to zaraz będziemy jak coś. Dobra, dobra, to czekam na was. No dobra, cześć. Weźcie jak macie, bo nie wiem czy mi starczy. Weźcie jakieś tłumiki do gloków. Spoko, luz. Dobra, i noże, i noże, i noże. Dobra, dobra, to zaraz będziemy. Dobra, no, narka. Dobra, dobra, weź broń, bo to jest najważniejsze. Dobra, no, ogarnięte? Dobra. Daj mi chwilę, rozmawiam. Okej. No tak, broń. Dobra, widzowie, ogarniamy ludzi i ruszamy na tą akcję. Kurde, nie mogę się doczekać, bo kurde, chyba jeszcze ani razu w tej serii nie robiliśmy żadnej akcji po cichu. No i jak? No, bezradnie długo będzie tylko lokalizacją, myślę. David mi pisze, jaka kolejka po te butle? Niesamowite. Dobra, pisałem mu niesamowite. No i co? Kurczę, trzeba tam podjechać na pewno autami. Ty dasz radę dostarczyć tą łódkę tak, żeby ona była w Sandy, tam na tym jeziorze, nie? Bo tam będzie ciężko płynąć do tego jeziora. Powiem ci tak, daj mi jeden telefon, bo mi się tam nie chce jechać. No to ogarnij to, ogarnij to, ogarnij to. My w takim razie czekamy teraz na chłopaków i jedziemy tam od razu. No dobrze, to w Sandy dajcie im obok tego mojego portu, to mają. Siemano. Cześć. Dobra, dzięki. Ogarnięte. Zajebiście. O kurde, musimy to naprawdę zrobić mądrze i nie wychylać się. Najlepiej też będzie, jak będziemy mieli jakieś kominiarki na łeb, żebyśmy byli jak najbardziej czarno ubrani, więc... Więc ogarniamy zaraz kominiary jeszcze na łeb i jedziemy tam od razu. Spokojnie, w aucie mam swój sprzęt. Okej, okay. Słuchajcie, będą wam jeszcze potrzebne kominiarki. Dobra. Więc zaraz ogarniamy kominiary, David już ogarnia butle z tlenem itp. itd. i zaraz tam jedziemy od razu. Okej. Ogólnie plan jest taki, no. Napisz, że trzy osoby jeszcze są. To ja mu do niego zadzwonię. Bo pewnie byliście tylko na... Słuchajcie, to ja do niego zadzwonię od razu. Dobra. Jak ktoś ma kominiarki, bagaż, co pasowa. I ten, jak coś, robimy to od wody, po prostu podpłyniemy tam, wyjdziemy lądem i z lądu będziemy po prostu przeszukiwać pomieszczenie po pomieszczeniu jak najciszej się da. No i trzeba jak najwięcej tych też ich wyeliminować po drodze. Okej, dobra. W bagażniku mam cztery kominiarki. Dobra, niech ten debil ode mnie odbierze, co on robi. Gorzej, jak on już kupuje to. Dobra, napiszę mu SMS-a. Dobra. Napisałem mu. Czekamy na Davida, ubieramy się w to i jedziemy tam od razu z samym sprzętem. Okay. Mam w bagażniku kominiarki, jakby co. O, dobra, to dawajcie, ubierzmy je szybko. Kupiłem, jadę, ale ciężkie one są. No, dziwne, żeby komite, bo tle nie były ciężkie. A co, nie może sobie do bagażnika włożyć? No nie wiem, no, pewnie zanim przeniosło do bagażnika, o to mu chodziło. No,
Dobra. Ej, bez kitu jakieś kamizelki. Mamy jakieś kamizelki, Sean? Tak, mam pomysł. Teraz wywracam. Dobra. Jakbyśmy mieli, to najlepiej było mieć takie lekkie, żeby dać radę pod bluzę w ten. O, z tym może być problem, ale ogarnę. Dobra. Masz te butle? Jak ten bagażnik otworzyć? Tak, mam, wyciągajcie. Dobra, pamiętajcie, nie odkręcajcie tak szybko, odkręcamy na środku. Jak dopłyniemy, to zakręćmy lepiej, żeby to się nie zmarnowało się przez nam. Od razu to ubierać? Poczekajmy jeszcze chwilę, jeszcze zanim on ogarnie kamizelki i ty, David, kominiara na łeb. Dobra. Żebyś po prostu jak najciemniej wyglądał był ubrany. No i dobra, no i czekamy teraz. Widzowie, na razie mamy wszystko ogarnięte na ostatni guzik, mi się wydaje. Mamy kamizelki, znaczy będziemy mieli. Mamy łódkę, mamy butle tlenowe, mamy maski, mamy kurde kominiarki, mamy sprzęt. No mamy dosłownie wszystko. Gorzej jest tylko z planem, bo mamy taki plan, tylko że tak naprawdę tam podpływamy, wbijamy się tam i powoli podchodzimy. Miejmy nadzieję, że oni nas teraz przypadkiem nie zobaczą, nie rozwlegnie się z tego jakaś wielka strzelanina, bo zobaczy, że mamy dosłownie tylko pistolety z sumikiem i noże. Nic więcej na razie na tą akcję nie bierzemy, no bo nie jest ona najprawdopodobniej nam potrzebne, ale jeżeli będzie potrzebne, to będziemy w dupie troszeczkę. Dobra, jak? No, czekamy tylko na Shona. Ile nas będzie? Nas będzie 6, tak? Dobrze liczę? Uh-huh. Tak. Najwyżej się rozdzielimy, słuchajcie. Ale... Jeszcze ci porwanie. Wiem, tak, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł z tym, żeby się rozdzielać. I trzeba pojechać też na tyle aut, żeby przy transportowaniu ich mieć tyle miejsc w autach. Wy macie 4-osobówkę. Powinno styknąć. Powinno styknąć. No, jest git. No, będzie git. A tego Menela też ratujemy? No jeżeli jest tam, no to przy okazji, no tak, no wiesz, jak go tam nie będzie, to mi się wydaje, że nie ma sensu po niego specjalnie iść. Dobra, pany, gotowy? Dobra. To bierzcie. To są lekkie, czy to są na... Mogę to pod bluzę wcisnąć, czy muszę na bluzę? Bez problemu, dla mnie sobie wziąłem ciężką. Okej. Dobra, też się ubieram. Dobra, wszyscy założyli? Tak. Super. No to jedziemy. Jedźcie za mną po prostu, albo za Seanem, bo on wie, gdzie jest dokładnie motorówka. Dobra. Okej. Dobra, no to prowadźcie. Ja się dobra. Widzowie, ruszamy na miejsce. Możecie teraz obstawić. Nie skipując wideo, po prostu obstawić, czy nam to się uda i czy uratujemy chłopaków. Tak wiecie, zabetujmy, nie? Betowanko takie małe. Nie wiem, czy to jest też dobry pomysł jechać tam Jesterem, skoro my się tak świecimy jak jajce z tymi neonami. No ale już trudno, już wziąłem neon Jestera, to już nie będę się teraz cofał. W ogóle też dalej mnie ciekawi sprawa tego SMS-a, którego dostaliśmy, wiecie. Tego z tym, że nawet nie wiem, nie wiesz komu ukradłeś auto śmieciu. Kogo to jest sprawka? Czy to jest naprawdę sprawka Redwoodów? Znaczy nie Redwoodów, tylko tych gości od Japończyków, czy faktycznie jesteśmy aż na tyle debilami, że przez to, że zostawiliśmy tam auto centralnie obok tego mieszkania, widzę, że dobrze im idzie prowadzenie. Się obsługuje nawigację. Chory, nie ten zjazd. Czy przez to, że zostawiliśmy tam auto, za co też mnie wyzywaliście, że jestem debilem. Prawda, jestem debilem, że tam zostawiliśmy auto. No tak jak mówię, no działanie pod emocjami i pod wpływem emocji bardziej. No na to wpływa, że robi się głupie rzeczy. Musimy się tego też nauczyć, widzowie, żeby takich rzeczy nie robić, jeżeli chcemy się bawić gdzieś tam dalej w gangsterkę. No i kurde, to jest dobra nauczka, jeżeli to faktycznie po prostu gość randomowy to jest. Gorzej, jeżeli to faktycznie jest gość od tych Japończyków Dwayna, to wtedy jest trochę gorszy problem, bo faktycznie mogą być z tego jakieś konsekwencje, mogą sobie o nas przypomnieć, mogą zaraz... Nie potrafię jeździć, jak z wami rozmawiam, nie potrafię. Wtedy mogą naprawdę zacząć wyciągać konsekwencje i może być problem. Dobra, widzimy się, widzowie, chyba już na miejscu, bo po prostu skipnę wam moment, jak tam jedziemy, czystej nudy i jazdy. A panowie, w końcu. Dobra, zostawiamy tu auto. A, tylko zgaś silnik. Dobra, dajcie teraz... mi chwilę, tylko założę te. Gdzie macie te? Tutaj, w tym aucie? Dobra. To co? Skakujemy na łódkę i jedziemy. Miejcie już broń w razie w gotowości. Kurde, myślałem, że będzie trochę ciemniejsza dzisiejsza noc. No to już bywa. Więc chyba nie podpłyniemy aż na sam środek, wiecie? No powiem ci, że łódka też nie jest jakoś bywała. Bo jeszcze z malowania nie wypadło. Mogę kierować? Dajcie mi. Dobra. Dobra, zmieścimy się. Kurde! Ojej. Zmieścimy się tu wszyscy. Kurde! Jak to jest ślisko! Zmieścimy się tu wszyscy? Dawaj, Sean, Titanika. Czekaj, ja siadam tu, niech ktoś leci na dziób. Dobra, daj mi prowadzić. Dobra. Dobra, trzymajcie się, podpłyniemy chociaż troszeczkę. Z tyłu można usiąść jak coś. Z Titanikiem jakimś. Co, pięknie, romantycznie. Wiem, o co ci chodzi. Brakuje mi tego. Dziewczyny? Titanika. No, tego i tego. Dobra. Dalej chyba już nie podpłyniemy. No, właśnie też się boję o to. Widać nas strasznie. No dobra, płyniemy. Mają jakieś łódki swoje. Dobra, płyniemy. No debil, kolejny debil. Dobra, widzimy się na brzegu po prostu. Od razu pod wodę. Ja pierdzielę, widzowie, nic nie widać w tej wodzie. Ja totalnie nie wiem, gdzie ja płynę. Mam nadzieję, że w ogóle dobrze. Ale pierdzielę, na razie się nie wychylam. Autentycznie nie wiem, gdzie ja płynę. Zerknę na mapę, czy w ogóle dobrze. Nie, dobrze płynę. Też tyle, ale autentycznie cholera, nic nie widać. Jestem ciekaw, jak
to u was wygląda? Wiecie, zawsze YouTube trochę zmienia jakość wideo i to co ja widzę trochę wy inaczej pewnie widzicie. Ale dobra, widzę już, o, dobra widzowie, chyba dopływamy. Tak jest. O, dobra, cicho teraz, cicho, 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 cicho. Dobra, ściągnijmy tu te butle i załóżmy te kominiary. Wszyscy ready? Dobra, chodźcie powoli, powolutku, powolutku. Jakby co? Wiecie, totalnie uważamy na to, jak stawiamy kroki. Gość tu jest, gość tu jest, dobra, cicho, 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 cicho. Myślicie, że tu mogą być? Mogą być co? Wszędzie. Czysto. Sprawdzamy każdy budynek, jak coś. Pierw ten. Mhm. Weź się tu podsadźcie i zerknijcie do tego okna. Dawaj. Tylko zróbcie to bez hałasu, bo to są blachy, nie? Chodź, 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 chodź. Spokojnie, teren czysty. Tutaj czysto? No, gościa już nie ma. Budynek pusty. Go? Tak. Budynek pusty. Dobra, 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 spokojnie, czekajcie. Cicho. Idę zobaczyć z drugiej strony, czy niczego tak, nie ma. Tak, chodźmy z drugiej strony, z drugiej strony. Musimy być pewni w 100% do wszystkiego. Nie ma nikogo w środku. Dobra, tam na górze jest, kurde, tam na górze jest. Cicho, cicho, Sean, chodź tu, nie, czekaj. Przełcie stoi. Weźmy, może go zwapmy czymś. Czekaj, jakaś kamyczka trzeba wziąć. No, rzućcie jakąś kamyczkę, niech on tu podejdzie. To czekajcie. Rzućcie tu kamyka, ja od drugiej strony go zajdę i w tego dziabnę. Słuchajcie to wszyscy. Cholera, widzowie, ich tu jest pełno. Czekajcie, nie róbcie nic. Na górze idzie jest jeden. Idzie tu. Na górze jest jeden. Będzie widział na razie. To jak przyjdzie tutaj, to go odstrzelam. Tak, no jak wejdzie, on musi tutaj wejść centralnie. Musimy go zabrać, musimy go teraz szybko zabrać. Weź go tego ziuto. Szybko. Na górze są. Tutaj no, ładuj go do krzaków. Dwóch do góry co najmniej. Mhm. Dobra, przebiegamy tutaj. Szybko. Tutaj. Dobra, i tu już ostrożnie. Tutaj, dołem. Dobra, Sean, tutaj. Chodźcie za mną. Niech ktoś tu podejdzie i sprawdzi te drzwi. Po tej rampie niech ktoś podejdzie. A my ich osłaniamy. Widzę tam jednego ziuta jak chodzi. Zamknięte. Ale tam przez szczelinę nic nie widać? No, wydaje się pusty. Okej. Idzie tu jeden gość. Chowajcie się. Dobra, idziemy, chodźcie. Tutaj, za krzaki. Szybko. Tutaj sprawdźmy teraz to. Sprawdzajcie, ja idę z Seanem dalej. Wy sprawdzajcie wszystkie okna, ja idę z Seanem dalej. Dobra, czysto się wydaje. Pusto. Dobra, czekajcie, luz. Bez pośpiechu, nie róbmy tego, wiecie. Na razie, o, cicho. Kości długie. Nie strzelaj. Podejdźmy do szopy. Dawajcie. Ty tam jest stary, chyba ta dziura, to cię co tam zobaczysz. Tu jest ich dużo, przy autach. Chodź, po co ty ci tu, zobacz. Z tyłu jest szczelina tutaj do wejścia. Mhm. Ktoś jest. W środku? Wydaje się dużo osób obstawione. Trzy osoby widzę. Aleks tam jest. Aleks, tak? Aleks i Aiden na pewno. Dobra, to dajcie mi tam wejść. Ej, żyjecie? Chłopaki, ej, halo, Aiden. Żyjesz? Co jest? Wstawiajcie, musimy uciekać, zwijamy stąd. Szybko, ruszcie się. Jesteście przywiązani czy coś? Dobra, ja już cię nożem to rozcinam. Coś mi zimno w głowie jest. Zamknij się, cicho bądź. Jezu, oni ci wszystko przywiązali, stary.
Czuję, jakbym dostał. Czuję się, jakbym dostał baseballem. I to nie raz. Dobra. Rękę i nogę już masz jedną wolną. Dobra, dobra. Najpierw tamtych trzeba. Bo mamy problem. Co? Tak. Żeby to nie nasz przyjaciel? Słuchaj, spokojnie. No, szef miał rację, że pojawisz się dzisiejszej nocy. Słuchaj, możemy to załatwić jakoś, naprawdę. Wiesz, wystarczy, że pogadamy, odłożysz broń i możemy na spokojnie pogadać. Już... No ale po co? Ja teraz cię odrypię, szef mi dobrze zapłaci. Tamtych dwóch sprzedamy. Słuchaj, możemy to rozwiązać w inny sposób. Po co z kolejną krew rozlewać? Po co rozlewać? Nie ruszaj się tam. Wiesz, wszyscy są na razie... Ja jestem tu sam. Odłóż to. Zbieraj, albo, dobra. Rozcinaj im liny. Co jest, widzowie? Dobrze, że David tutaj był. Dobra. Alex. Zimno mi w głowę. Dobra, cicho bądźcie. Bo to z tego broń, czekaj. Cicho, bierzcie bronię od nich. Jeżeli mają tłumiki, to nam pomagajcie. Jeżeli nie mają tłumików, to nic nie róbcie. Oni tu jeżdżą coś. Dobra, zwijamy stąd, dawajcie. Genet. Musimy teraz jakoś stąd wyjść, tam jest ich dużo. Więc chyba wychodzimy po prostu tak, jak wyszliśmy. Więc się podsadzamy do tej dziury, dawajcie. Dobra. Dawajcie, wypiersi. Idźcie. Dobra, słuchajcie, teraz musimy się jakoś do wody z powrotem dostać. Chodźcie tędy, tam idzie Sean stoi. Tam jest dużo osób. Dobra, na razie cicho bądźcie. Dużo ich jest z przodu. Dobra, Sean, jak sytuacja tutaj? Dwie osoby. Dobra, chodźcie tutaj za tym krzakiem. Wszystko mnie boli. Mnie też. Dobra, cicho na razie. Przypnijcie się. Na razie bądźcie jak najciszej. A ty, jak coś odwalisz, Menel, to cię zaraz sam odstrzelę, rozumiesz? Trzymam plecy. Czysto. Kurde, z tej strony nie przyjdziemy. Jeszcze z nasiku? Zbyt dużo ich zauważa nas od razu. Musimy im łódkę zabrać, bo nas się nie zmieścią. Nie jest problem. Nie umiem pływać. Pojedynczo. Jak nie umiesz pływać? No zapomniałem. Ja pierdziele. Ja bym rzucił Menela na przynęt. Cicho. To Menel, rura tam. Ciszej bądźcie, ciszej. Blisko jest tu jeden. Odsuń się. Zanim jest kolejny. Mamy krzak na przeciw. Przejdźmy tędy. Idź stąd. Idzie. Czekajcie, spokojnie. Cofajcie się. Kurczę, to jak taki NPC typowy. Dobra, wszyscy są wrócone plecami. Pojedynczo trzeba. Alex, idź tyłem, bo ty masz strasznie jasną kurtkę. Idź krzaki tam najlepiej. Dobra, odwróceni są, szybko. Ej. Może niech jakieś osoby pójdą do brzegu, a my ogarniemy ten pokój. Czekajcie. Daleko jeszcze, bo już iść nie mogę. Ja też nie daję. Chodźcie tu. Ej. Ty, nie, może niektórzy pójdą do brzegu, a my... Potomnie podpierdzielimy. Na dole. Jesteś wychylony, chłopawcie stój. Dzieci. Dwóch na dole. My możemy to załatwić tak, że celujemy się w konkretnych i na 3-4 oddamy strzały. Czajcie. Czekajcie, bo się odda. Ja mam przy szopie. Ja tego przy aucie. Wyszedł jakiś. Ja tego, czemu się teraz nie tak zostało? Chodźcie. Tak. Nie. Plecy mamy. Gdzie? Na dole. Krzaków. Od razu ich na odstrzy trzeba. Dwóch tu jest. Tymi się zajmujemy, chodźcie. Zbierajcie ich od razu do krzaczorów, żeby nikt z góry tego nie widział. Chodź tu, Sean, chodź tu. Do krzaczorów. Tędy. Dawajcie tędy. Do brzegu od razu. A ty! Co jest? Jeszcze przegapili dobra, jednego. Dobra. Ale tam zostawiliśmy. Dobra. Dawajcie. Tam na molo. Molo. Widzę. Patrzcie się co... O cholera. Dobra, już jest lipa. Dobra, do łodzi od razu. Tak, do łódki.
Dawajcie, dawajcie. Nie mogę biec, nowa. Biegną, 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 biegną do łodzi, do łodzi. Takuj. Płyniemy na dwie, płyniemy na dwie. Dawajcie, dawajcie, szybko. Wszyscy są? Dawaj, 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 Alex. Dawaj, ruszaj, 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 ruszaj. Siadaj, szybko. Aj, 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 aj. Dobra, 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 dobra. Pewnie nas łódkami zaraz będą gonić, ale my tam mamy auto, więc jest luz. No nie wiem, czy taki luz. Strzelajcie do nich, jeżeli nas jadą za nami łódkami. Ale wszystko mi boli. Spokojnie, 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 doubt. O, cholera! O, nie. Dobra, 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 szybko, 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 szybko. Skimmy. Pakuj się, pakuj się. Jedźcie, nie, no bo dobra, wsiadaj do mnie, no. I zwika stąd od razu. Pięknie. O cholera, co tu już? No jedź, jedź, jedź. Dobra, ja cię będę kierował. Ty się będziesz kierował. Tak. Dobra, niech oni za nami jadą, niech oni za nami jadą. Jadą wszyscy z nami. Kto jedzie? Kurde, ten gość za nami musi odjechać od nas. Jedź, jedź. Aj. Przepraszamy. Odjedź, 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 zostaw nam ich, zostaw nam ich. Skręć na najbliższym zakręcie. Nie wiem, czy to słyszy, cholera. Dobra, mam pomysł, mam pomysł. Dosyć ryzykowny. Mam na czwarte imię ryzyko. Dobra, 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 dobra. Słuchajcie, oni mnie gonią wszyscy. No. Wy jesteście wolni, więc zróbmy jakąś pułapkę na nich. Jak już i tak już dobra, jesteśmy w takiej sytuacji. Jest taki market, tam są takie tyły, wiesz. Dobra, nie, dobra, chyba. Dobra, po prostu mi wyślij gdzie piesek, będziecie gotowi. Dobra. O cholera! A, jesteś cały? No, w połowie. Dobra, 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 dobra. Chyba gorzej. Panie Kenneth, wydaje mi się, że to auto nie jest przystosowane do warunków terenowych. Co ty nie powiesz? Cholera, ile ich jest. Mam już GPS-a od nich, zaraz tylko to załapię, tylko muszę im trochę odjechać. Ja, to może pomóc. Dobrze, 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 pójdę do nich. Staram się! Wy, chyba podziałało. Dobra, wbijam GPS-a. Mamy 1,5 kilometra, tylko już nie zawrócę, jak jest za dużo. Muszę jechać przodem. Aj! Dobrze! Nie dobrze. Dobra, dobra, na razie przestań strzelać, na razie przestań strzelać. Oni muszą tak, się za nami utrzymywać. Nie masz? Nie mam nic. Zaraz ci dam razie co, zaraz ci dam razie co. Musi być ich jak najwięcej za nami. Musimy to zakończyć teraz. A jest to jakiś plan. O cholera! Jak zwykle dużo mówię, to w takiej sytuacji się nie wypowiem. Dobra, jedzie reszta, dobra. Wjeżdżaj na te markety, dobra. Ja nie masz amunicji w schowku? Dobra, to musimy się chwilę z nimi pogadać, żeby reszta dojechała. Tu za tym marketem od razu prujemy do nich, rozumiesz? A jak mi pozwolą wjechać? Nie wydaje mi się, żeby mogli tak zrobić. Dawaj, 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 dawaj.
jechać. Za tobą, Sean! Used to pull up, not swerve, no time for the snakes, time to put them in the dirt, that's word. I gotta get it, it's in my DNA. You only see the highlights, don't know what it takes. Last year stressing, got no sleep. Now I'm right between the courts, out of nosebleeds. I see the hate, they don't wanna see me win. Bank deposits, I got more coming in. Top down, throw the money in the wind. I don't want it all. Heard the scam, I had to switch up the accounts. Moving paper, gotta call in my account. Wszyscy? Ja pierdzielę jak we Wietnamie. Dobra, pozbywamy się tych aut i zwijamy stąd. Jeszcze swoje. Zjedź stąd. Odejdź, to wybuchnie, odjeżdżaj. Dobra, zwika. Jakie pojebę. Kto wziął moje auto? Siadaj. Pakuj się do bagażnika. No dobra. Jedź na warsztat do nas, od razu. Zbijamy stąd. Ja pierdzielę, widzowie, udało się. Chyba wyeliminowaliśmy Redudów na dobre, mi się wydaje. Ale to chyba tego szefa ich nie było. Jeszcze na szefa będzie trzeba zrobić polowanie, ale widzowie, mamy to. Udało się, w końcu mamy Redudów. I nie dość, że odbiliśmy chłopaków, to jeszcze ich roztrzaskaliśmy w pień. Ta pułapka chłopaków była... Mua. Oni tak po tym dachu, jak byli zostawieni, coś pięknego. Po prostu wjechaliśmy, zaczęła się strzelanina wielka, kurde! Jak wam się widzowie podoba, to zostawcie lajka albo napiszcie, bo kurde no... Mi to łeb rozwaliło, szczerze mówiąc, jak o naprawdę wjechaliśmy i z dachu, po prostu z każdego miejsca na dachu leciała seria z jakiegoś automatu, no po prostu coś pięknego. Ci Redudzi to byli w takim szoku, że oni nie wiedzieli co zrobić, naprawdę, oni biegali jak otępiali. To taki instynkt po prostu im wleciał, że po prostu automatycznie próbowali zrobić wszystko, żeby tylko przeżyć, ale no nie było opcji. Nie było opcji na to, żeby oni z tego wyszli. I mamy to w końcu, widzowie. Od nas chyba nikt nie ucierpiał, a oni są rozwaleni w pył. Kurde! O to chodziło właśnie, widzowie. I tak musimy to rozgrywać, takie sytuacje. Jeżeli macie jakiś pomysł, jak możemy jeszcze bardziej im docisnąć, to piszcie swoje propozycje. Piszcie też, gdzie teraz możemy dorwać ich szefuncia, bo kurde, żeby oni już naprawdę nigdy w życiu nie odrodzili. Musimy to zgnieść, jak już mamy taką możliwość, żeby im dorąbać całkowicie, ich wyeliminować całkowicie. Po tych wszystkich odcinkach, widzowie, naprawdę. Czuję taką satysfakcję w tym momencie, że to jest, to nawet nie wyobrażacie, nie? Kurde! Dobrze. Dobra, stary, jedź jak najszybciej na ten warsztat. Nie, bo to trzęsie trochę! Łapy mi się trzęsą, dawajcie. Dobra, wszyscy są chyba już na miejscu, tak? Tak. Chyba ta, no. Cześć, wysiadam. Siema. Jak się czujesz? Dobra, idźcie odpocząć. A z tobą co? Co z nim? Dobre nic, pytanie. Nic, chyba dostał, wiesz. Nigdzie nie dostał, nie ma krwi, tylko tak leży. Kurde. Aiden, chodź na chwilę, Aiden. Dobra, David, idź się połóż na łóżko chociaż, na sofę na górze. Stajmuję to. Pomóc ci? Czy dasz sobie radę? Dobra. Słuchajcie, jutro pogadamy, na razie trzeba ochłonąć. Ale mamy to, udało się, cholera jasna się udało. Wszyscy... Moment, zaraz, okej? Okay? Wszyscy naprawdę odwalili się zajebistą robotę. Nawet nasz bezdomny... Glina, który pomimo wszystko, że jeszcze niedawno chciał nas udupić, pomógł nam w tym wszystkim. Ja jakby ktoś nie zauważył. Raz nawet nam uratował dupę, więc. O, dzięki. Kurde, naprawdę dobra robota wszyscy. Brawo! Miałeś iść położyć. Nadal piona! Jak mamy świętować to wszystko. Dobra, no zróbmy może. Stawiam odpocznijmy teraz. Nie ma jak w domu. Chciałem zapytać, ile mnie nie było. Jak co? Kilka dni stare, ale jest git. Teraz już jest git. Dobra, słuchajcie. Ja idę się jeszcze przebrać, przebierzmy się i chwilę jeszcze... Alex! Zanieście go do łóżka. Weźcie go do łóżka, niech on odpocznie. Dobra, ja idę się przebrać, dajcie mi chwilę. Kurde, widzowie, naprawdę, czuję taką wielką satysfakcję, że to się w końcu udało, naprawdę, kurde! Naprawdę, pierwszy raz chyba poszło wszystko po naszej myśli. Pierwszy raz, widzowie. Ja się teraz będę przebierał i widzimy się zaraz, moment. Moment świętowania, widzowie. O, dobra, no to co, no? Chciałbym powiedzieć, że to już jest koniec. Ale podejrzewam, że jeszcze będzie trzeba im docisnąć. Ja mam nadzieję. Więc szykujcie się na to,
że trzeba będzie jeszcze powiedzieć ostatnie słowo i dokończyć to, co dzisiaj zaczęliśmy. Spalimy tą wiochę. Musimy odzyskać moją czapkę. W dupie mam twoją czapkę, naprawdę. Ale ja nie. Dobra, będziemy musieli tam wrócić. Będziemy musieli tam wrócić, dokończyć to, co zaczęliśmy. Co już będzie łatwiejsze niż dzisiaj, mi się wydaje. Jeżeli dzisiaj daliśmy radę, następnym razem też damy radę i im dociśniemy. Więc tylko następnym dzisiaj... razem już się nas będą spodziewać. Tak, będą się nas spodziewać, więc... element zaskoczenia już na scenę razem nie wchodzi w grę. I słuchajcie, no, tak jak powiedziałem to już dzisiaj kilka razy, to powiem jeszcze raz, naprawdę dobra robota. I co, no, działamy dalej, nie możemy się poddać teraz i co. I jak ogarniemy wszystko, co nas ogranicza, to ruszamy naprawdę z dużymi ruchami i zaczynamy naprawdę zarabiać gruby pitos, bo mam kilka planów, które będziemy wprowadzać na dniach. Więc jeżeli... kurde, no jeżeli teraz daliśmy radę, to już nic nas nie powstrzyma, naprawdę. No, naprawdę. Dzięki za pomoc. Słuchajcie, dzięki naprawdę, to co zrobiliśmy dzisiaj, to jest... Alex, nie, mam wrażenie, że historyczny moment, w którym naprawdę pokazaliśmy, że z nami się nie zadziera i nie warto nas dotykać. I że dajemy radę sobie naprawdę z nawet pozornie o wiele silniejszymi grupami. Więc myślę, że teraz ktokolwiek będzie chciał nas dotknąć, będzie się zastanawiał trzy razy, czy naprawdę chce tego dokonać. Alex, masz kanał. Profesor. No a teraz co? Tam pan wylewa się, to was mogę znieść. No właśnie, a teraz możecie się sobie odpocząć. Dzisiaj taki dzień, myślę, że jest idealny do tego, żeby trochę poświętować. No, miałeś jeszcze. A jutro wracamy do roboty. No ja sobie załatwię jeszcze jedną rzecz. Ja wiem, że to jest dziwne, Jakby zrobię, to spalę i tą wiochę całą. Gdzie ja mogę spać? Zgaduję, wszędzie, że już jestem ich wtyką. No i pięknie! Wyobraź sobie, że już nie. O, niestety. Tu masz skrzydło. Ale już wtyka już nam nie jest potrzebna. Potrzebuję cię. Oni są obecnie w rozbiciu. Będzie jedno z najbardziej ekskluzywnych miejsc. Chodź na bok, pogadać. Oni są teraz tak w takim rozbiciu, że i tak nam obecnie wtyka nie jest potrzebna. Bo wystarczy ostatni mocny cios w nich i mamy koniec tego. Ale przynajmniej można było się dowiedzieć coś, że Aleksa w ogóle porwali. Kenneth, jutro zacznę ci klepać to. Dobra, nie martwcie się na razie autami. Jester może nawet tydzień w takim stanie siedzieć. I tak mamy na razie tyle tych aut, że jedno jak jest rozwalone, to nic nie szkodzi. A Jester i tak już w swoim życiu tyle przeżył. O, wiesz, rzutka i kolejny warsztat. Możesz, Kenneth, mieć trochę bagażnik obity. Mną. W sumie. Bez problemu. Dobra, słuchajcie. Dziękuję za pomoc. Kiedy mam się odwdzięczać. Słuchaj, nie musisz, dziękowałeś już tyle razy, że nie musisz dziękować i też nie musisz się odwdzięczać, spokojnie. Dobra, słuchajcie, no, bawcie się dobrze, ja idę jeszcze chwilę na zewnątrz. Mamy wspólne których jeszcze rozwalimy. Palę im tą wiochę, obiecuję, że jak najszybciej to zrobię. Dobra, widzowie, jak widzicie, chłopaki teraz będą sobie świętować. A my co, widzowie? To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał. I mam nadzieję, że będziecie pisać jakieś propozycje, jak możemy ich uderzyć następnym razem, żeby już dokończyć sprawę Red Woodów i w końcu po tylu odcinkach zakończyć ten rozdział. Widzowie, możecie już też napisać, czy jest warto przyjąć do naszych szeregów bezdomnego glinę. Bo jak widzicie, na razie chłop się stara, żeby nam zaimponować, żeby wkupić się w nasze łaski. No i piszcie, czy przypadkiem to nie jest może jakaś kolejna zagrywka z naszego strony. Mi się wydaje, że na razie on próbuje zadziałać to na naszą korzyść. Próbuje po tych wszystkich złych rzeczach, które nam zrobił, próbuje się trochę odkupić. Więc widzowie, naprawdę, proszę was, taką pomoc, naprawdę pomóżcie mi zadecydować, czy warto go trzymać w naszych szeregach. No i co, widzowie, ja się będę na razie z wami żegnał. Do zobaczenia za dwa dni w następnych ścigantach. No i co, nie, widzowie, miłej soboty, niedzieli. Chyba soboty, już nie wiem w jaki dzień. Nie, niedzieli, przepraszam, niedzieli. No i co, widzowie, spędźcie ten weekend bezpiecznie z rodzinką. I co, widzowie, serduszko dla was, niarka.